and a very warm welcome to the Japanese Grand Prix, an event that has decided a driver's championship 11 times over the years and has hosted some very memorable races as well. Who can forget Kimi Raikkonen's win from 17th on the grid in 2005 or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Wang, Sergio Perez, and Bottas, Gasly, Kvyat, Raikkonen, and Antonio Giovinazzi, Verstappen, Norris, Daniel Ricciardo, and Stroll, Grosjean, Albon, Robert Kubica, and Kevin Magnussen. They've taken a grid penalty. Hülkenberg and Carlos Sainz will start from the back. We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Odcinek z kariery, wybaczcie, że bez kwalifikacji, ale to jest offline'owy odcinek, więc stwierdziłem, że nie będę mieć zbyt dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia w trakcie samych kwalifikacji. No i tak się składa, że chyba pojedziemy sobie na jeden pit stop. Tutaj nie ma co kombinować, tylko trzeba wytrzymać na tych oponach. Dotankowani jesteśmy, może trochę mniej jednak tego paliwa, żeby nie przeciążać naszego Hasa, żeby być od razu szybkim. I ruszamy do akcji. Może jesteście w stanie powiedzieć, a może nie, w moim głosie. Odcinek jest nagrywany bardzo, ale to bardzo późno, po to, żebyście mogli sobie jeszcze obejrzeć jedno Grand Prix Kondiany Zbrodniarz, zanim udam się na wakacje. Bo już chyba wszędzie, w każdym możliwym miejscu ogłosiłem, że potrzebuję tych paru dni przerwy. Wykorzystam je na to, żeby całkowicie odciąć się od internetu. Mam w nosie internet od następnego dnia. I będzie wreszcie spokój, bo muszę odpocząć od przytłaczającej roboty youtubera, od problemów moderacji, problemów VRL, problemów z jakimi ja się zmagam z niektórymi osobami. Mam po prostu tego wszystkiego dosyć i potrzebuję tego odpoczynku, tym bardziej jeszcze po takim ciężkim ciosaniu napisów przy Fany Montaż 7, który w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, powinien pojawić się na dzień następny i powinno być już wydarzenie. No, tego już po prostu za dużo jest, zdecydowanie za dużo. To są moje jedyne wakacje, jedyne kilka dni, w których sobie odpocznę, więc potrzebuję tego cholernie mocno. Przejadę sobie trochę na desce, może kilometrów nabiję w końcu. Nauczę się skręcać na niej, bo do tej pory nie potrafiłem skręcać na moim Q-wheelu, które też mam dzięki wam. Ogarnę na streamy w końcu graficzki i tak dalej. Ja tutaj dołączyłem do wszelkich możliwych projektów i jestem po prostu zajob mam taki, że nie idzie wytrzymać. Jeszcze sam sobie dorzuciłem robotę, akurat w takim gorącym okresie, jakim są wakacje, zająłem się montowaniem oraz organizowaniem też po części turnieju CS-a i komentowaniu, więc jest naprawdę dużo roboty do komentowania, bo jest i VRL, jest turniej. Jeszcze później dojdzie Formula Off, ale powinien odejść turniej. No i co? Dobra, chwila skupienia, bo odpłynąłem na moment wyścig. Więc tak, z Hamiltonem nie mamy szans. Akurat w Japonii cudem udało się to czwarte pole wywalczyć. Powinien być za Renault. Nie mam takiego dobrego tempa. Jeszcze muszę uważać w pierwszym sektorze na tarki, bo uślizguję bardzo często, lubię uślizgiwać. Więc to raczej będzie, jeżeli nic się nie wydarzy przede mną, obrona czwartej pozycji, aniżeli atakowanie podium. To nie jest zła pozycja wyjściowa, absolutnie, jest bardzo dobra, jest ponad programowo nawet. Lights out and away we go. Trzymamy się wewnętrznej. Nie najgorszy start, widzimy, że obie Ferrarki jadą, nie, przepraszam, Vettel tylko jedzie na medach. Chyba zostałem uderzony lekko w dupsko, ale żyję. Dzięki temu, że ktoś mnie uderzył w dupsko, to może zablokuje resztę stawki, ponieważ będzie jechał z uszkodzeniami, a ja będę mógł sobie cisnąć też. Vettel na początku z problemami na oponach typu med. A my w miarę bezpiecznie na czwartym miejscu. Na tym początku. Trzeba dogrzać jeszcze oczywiście oponki, ponieważ nie chcemy się wyspinować. Nie chcemy, żeby była powtórka z pierwszego inauguracyjnego wyścigu VRL. No mam problemy. Zdecydowanie na niektórych torach
z miejscami. Bardzo często się tam spinuję. Mam też problem taki, że mój dostawca setupów na wyścigi ligowe i później karierowe nie dostarcza tych setupów, a one były idealnie skrojone pode mnie. Teraz skorzystałem z cudzego i nie pykło. Bo ja wolę bolid mieć jednak trochę bardziej podsterowny niż nadsterowny. Wiem, że zaraz mi wypomnicie, że to wróć do Williamsa, ale tam była przesadzone w drugą stronę. To może powodować drobny problem. Tym bardziej, że ja zawsze sobie korygowałem balastem. Korygowałem sobie balastem w 18. Przypomnę, w 18 w WRLW 3 udało się wywalczyć tam dosyć wysokie miejsce w klasyfikacji, regularna forma i było w porządku. Teraz już tak w porządku nie jest. Boję się, że ten sezon będzie bardzo ciężki w WRL. Bo może czasami na niektórych torach tempo jest, ale ja zawsze gdzieś wyzbanie. Nie popełniałem takiej liczby błędów 18 czy 17, jak popełniam 19. To zdecydowanie nie jest najlepsza odsłona, najbardziej pasująca odsłona dla mnie. Jest lepiej niż na przykład w 16, którą źle wspominam. Ale daleko od ideału. Tymczasem Bottas za nami wyrwał Bottas. Bottas jest tym nieuszkodzonym kierowcą Renault na początku. Także najprawdopodobniej tutaj odbędzie się walka, bo Hamilton ma chrapkę na pozycję numer 2, tylko że Vettel jedzie na odwróconej strategii. Ale Hamilton był na przestrzeni wszystkich części treningowych i części czasówki szybszy od kombiany zbrodniarz Łęko, jakieś 4 dziesiąte, czasami nawet o więcej, o pół sekundy, o 6 dziesiątych, w jednej sesji treningowej nawet o prawie sekundę, bo 9 dziesiątych, jeżeli dobrze kojarzę. A to była taka sesja ze zmienną pogodą, więc mogłem trochę w sumie poczekać. No i jestem też ciekaw jednej rzeczy, majstry, chciałbym, żebyście zwrócili na nią uwagę, ponieważ ten odcinek, jak widzicie, nie jest streamowany. To jest zwykły offline'owy odcinek, w którym nie mogę się odnosić do komentarzy na bieżąco i na gorąco. Nieco inaczej, nieco zmieniłem system nagrywania. A to może za chwilę, bo jestem atakowany przez Bottasa. Ale Bottas nie był na tyle szybki. Brakuje mocy w silniku Renault. Tymczasem Hamilton koło w koło z Vettelem z przodu. Nie do zdarcia jest Lewis, odkąd dołączył do Haasa. Mistrz kierownicy. Kombiana zasługuje na przydomek, na posadę drugiego kierowcy zespołu. Jak mało kto, sama stała się wingmanem, śmiała się z wingmana sama, nim się stała, no bo nie walczy często koło w koło z Hamiltonem i to jest idealna, ale za to zdobywa całkiem dobre punkty i regularnie punktuje i przejeżdża niezłe wyścigi. Czasami średnie, ale często też przejeżdża niezłe wyścigi. Dostarcza tyle punktów, ile trzeba, żeby Haas atakował pozycję wicelidera w klasyfikacji konstruktorów. Także to jest idealny chyba skład dla Günthera Steinera, bo Hamilton jest wyraźnie szybszy od kombiany, przez co nie walczą koło w koło, a mogą dalej ciułać bardzo dobre punkciki. Ok, teraz trochę zbyt późne hamowanie i znowu kombiana musi się bronić przed Valtterim Bottasem, który będzie atakować, jak wyjeżdża z tunelu, ale teraz może być problem, jeszcze tutaj lekko uderzony. I oczywiście co? Podłoga się tłucze i Valtteri Bottas wyprzedza kombianę zbrodniarz Łęk. Jeszcze pojawiła się żółta flaga w pierwszym zakręcie, jest bardzo niebezpieczny i boty lubią tam odwalać jakieś cuda, ale nie wiem, czy to Perez przypadkiem się nie zatrzymał. Tak jest. Uszkodzony po starcie, nie dał rady. No nie, kontynuuje jazdę. Żadnych samochodów bezpieczeństwa. Dobra, ja spróbuję utrzymać się za Valtterim, żeby mieć jeszcze DRS i ewentualnie odpowiedzieć. Bo Vettel na przykład już Hamiltonowi odpowiedział i z powrotem wrócił na pozycję wicelidera. O, Bottasie trzeba będzie dzisiaj troszeczkę pomówić, koniec końców.
No jesteśmy blisko. Może będziemy w stanie zaatakować Valtteriego już przed 130R. Ponieważ to jest dobry pomysł, ale jest różnica znaczna w prędkości. Jesteśmy z przodu, ledwo się zmieściliśmy, było niebezpiecznie. Brak tego pachołka trochę będzie mi przeszkadzać, ale kombiana zbrodniarz odzyskuje swoją pozycję startową. Wydaje się, że Valtteri nie jest na tyle blisko, żeby odpowiedzieć już teraz na prosty start meta. Problem w tym, że tutaj jedzie dosyć szeroko, ale jest przed Valtteri. Jest przed Valtterim, to nie koniec jednak tej walki. Wszędzie ostatnio diabelskie młyny prześladują Kombianę, bo i Stalkerze, i tutaj. O, lagi, ale tak to jest, jak się nagrywa na DirectX 11. Także zastrzegam sobie prawo do użycia powtórki w razie, gdyby lag wystrzelimy gdzieś na bandę albo na trawę. Na razie to były tylko takie niewinne ladżyki. Proszę bardzo, jedno Toro Rosso zaczyna nas podganiać. My chyba za chwilę będziemy... Nie, nie ma problemu żadnego z tyresami. Może troszeczkę przeciągniemy na tych oponkach. Bo nie zużywałem się tak, jakbym się spodziewał. I założyłbym medy może? Skoro, jeżeli softy by wytrzymały... Tak, spróbujemy. Spróbujemy troszeczkę podsycić emocje w tym wyścigu. Spróbujemy pojechać softy medy, a nie tak jak gra proponuje softy hardy. Okej, teraz defensywna jazda będzie potrzebna. Valtteri Bottas znowu szybszy. I znowu kombiana zbrodniarz Łęk spada o jedną pozycję. Nie wiadomo, czy kombianie odpowiada taka rola. A jeszcze teraz mnie zarzuciło trochę za bardzo, żeby tylko nie stracić kontaktu z Bottasem. Ale te opony jednak. Już nie mogę im za bardzo ufać. A ja tutaj kombinuję, żeby dociągnąć do 10 kółka. Może to się uda, może nie. Za moment dowiemy się. Powoli tak naprawdę zbliżamy się do końca kolejnego sezonu. Ile nam zostanie wyścigów? 5. Bardzo szybko skończymy wtedy sezon drugi. Sezon pierwszy to już w ogóle jest rekord pod względem szybkości. Także cieszę się, że utrzymuję całkiem niezłe tempo. Ale ja też cholera czasem potrzebuję odpoczynku od grania non-stop to samo. Okej, Bottas no, trochę defensywnie, no właśnie. Nieco się zablokował. To pozwoli Kombianie przypuścić kolejny atak. Także fajnie się tutaj tasujemy z Bottasem, ale będzie trzeba go chyba jakoś przechytrzyć. Strategicznie. Ale co chciałem powiedzieć, strasznie mnie irytuje wypominanie, że Stalkera jest więcej niż F1. Ale... No może faktycznie odcinków liczbowo jest więcej, ale pamiętajcie, że to są urywki z live'a. A F1, jeżeli już robimy jakąś transmisję, to wpada jakiś odcinek na tuby. To może i tych odcinków jest mniej aktualnie niż Stalkera, ale one trwają po 2 godziny, a nie po pół godziny. Także liczbowo wychodzi na to samo, albo nawet na korzyść F1. Zresztą ja bardzo lubię sobie pograć Stalkera wieczorkiem. On nie jest tak męczący. Przejechanie 3 wyścigów pod rząd w F1 to jest maksimum, co ja potrafię osiągnąć, bo po prostu raz, że paluchy mnie bolą, 2, że jestem spocony, 3, że mam dość. A to jeszcze dużo zależy od tego, jakie będzie Grand Prix, bo potrafią być zajebiste Grand Prix. Jak chociażby tego sezonowa Austria, która zresztą i tak mnie poirytowała. Albo beznadziejne Grand Prix. Tymczasem, co robi Valtteri? Będziemy się atakować w 130R. Okej, był jeszcze kontakt. Chyba straciłem trochę za dużo, żeby myśleć o odzyskaniu pozycji na tym okrążeniu. Ale będzie DRS.
I do naszej rywalizacji, do naszej batalii dołącza już oficjalnie Kwiat, który świetnie sobie poczyna ostatnio. Także w grze jakby przyspieszył. Tego samego nie można powiedzieć o zespole Renault, nie mogę na to patrzeć, co oni robią, także dobrze, że tam jakaś chyba restrukturyzacja nadchodzi. Może już olać ten sezon, przygotujcie, przeróbcie swój plan bycia topowym zespołem, odstawcie to na następny rok, co? Na następny sezon. Tak chyba będzie najlepiej dla wszystkich. No dobrze, i tak by tutaj mnie atakował. Czyli co, Ferrari już sobie odjechały, Hamilton jeździ sobie sam, a my w trójkę walczymy. Walczymy o to tak naprawdę. To zajmie to najgorsze na kierowcy wyścigowego miejsce, bo czwarte. No nie wiem, bo to teraz dobre wyjście miał. Czy Kondiana zdąży, czy nie zdąży? Bottas próbuje defensywnie, Kondiana jednak mu tu odpuszcza, ale wyjeżdża trochę za szeroko Valtteri, jednakże broni się. A ja myślę, że przerobimy naszą strategię, nie będziemy korzystać z hardów. Trzeba się tym zająć. W najbliższym wolnym odcinku toru Suzuka. A tak się składa, że ostatnio jeden z moderatorów odwiedził Suzukę. Szyminator. Bardzo zazdroszczę. Nawet się dowiedziałem z jego relacji, że Suzuka ma bliskie relacje właśnie ze Spa Francorchamps. Jako takie bliźniacze tory. Dobra, my teraz będziemy robić drobne przestawianko, bo chcę jednak medy. I nie zjeżdżam na tym okrążeniu. Będziemy kombinować, żeby przejechać dalszą część wyścigu na medach. Czyli nawet jeżeli będą ostro dostawać po dupie softy, zostajemy na torze, tracimy trochę czasu, ale potem może uda się ten czas nadrobić na medach. W momencie, kiedy niektórzy kierowcy zjadą po hardy, a może nikt nie zjedzie po hardy, a nasi strategzy by nas po prostu wyciulali. Nie wiem, czy jest DRS. Chyba nie. Nie ma DRS-y. Jesteśmy w tarapatach. Kwiat atakuje, może tym razem je odpuścić Kwiatowi. Trochę po trawie, trochę nas tu wyrzuci, ale jesteśmy cały czas na pozycji numer 5. Znowu coś się wydarzyło w T1. Ale boty naprawdę lubią tam. A ja nie wiem, czy ja znowu nie mam jakichś uszkodzeń. Nie. To jest po prostu kwestia opon. Nie, mam drobne uszkodzenia przedniego skrzydła. Ja wiem, że pisaliście, że to się nie wyświetla. Że to się nie wyświetla, ale z reguły się wyświetla, chociaż na chwilę. Po tym update'cie jest coś skopane, nawet nie wiesz, powinieneś dostać jakąś informację, że widzimy drobne uszkodzenia przedniego skrzydła. No i wobec tego chyba będzie to trzeba przednie skrzydło wymienić, bo od razu poczułem, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy Kwiat nie czuje tego samego. Albo mogę się użerać na uszkodzonym przednim skrzydle, ale wtedy... Nie, sorry, ja zostaję. Tym bardziej, że kolega z zespołu zawitał, bo to również jest. O, mordę. Nie przypilnowałem go teraz. Ostro. Oj, teraz już na pewno będziemy wymieniać przednie skrzydło. I chyba zjeżdżać. Nie, nie to.
Knapce Toro Rosso. Kwiat nie odjechał aż tak bardzo. Ale jeżeli mi w tym wyścigu bardzo nie pójdzie, no to nie będę siebie obwiniał. Bo ja zawsze chciałem wyznawać taką zasadę Kondaci i nagrywaj F1 tylko wtedy, kiedy naprawdę ci się chce jechać. A dzisiaj wcale mi się nie chce jechać. Ale nie wyobrażam sobie zostawienia was na cały tydzień bez ani jednego odcinka z F1, więc... Box. O, jeszcze przekroczyłem prędkość, ok. Czyli 5 sekund do liczenia. Zmiana przedniego skrzydła, lagi. Wszystko się powolutku sypie. Blokada w alei serwisowej. Spadliśmy nawet za Albona. Jak nie zdobędę w tym wyścigu żadnych punktów, to następnym razem choćby psy miały szczekać dupami, a świnie miały zacząć latać, nie będę nagrywać F1, kiedy mi się nie chce nagrywać F1, proste. Okej, dobra, powtórka, bo kurwa mi się gra zlagowała. O, to nawet na powtórce się laguje, zajebiście. Dobra, uratowane chyba. No. Dobra, biorę cię, kurde, muszę gonić. Nie wiem w sumie kogo gonić, ale kogoś muszę. Może jednak cię nie biorę. Dobra, jestem w punktach. Skręć we mnie więcej, bardziej. Dobra, jestem cały, nieuszkodzony, to mi się podoba. Najechałem po tarce, ale żyję. Będąc z wami zupełnie szczerym, na początku byłem dobrze, pozytywnie nastawiony do F1 2019. Tak jest zawsze po premierze. Ale odkąd Codemasters wzięło się za patchowanie tej gry, to mam wrażenie, że oni ją pogarszają zamiast polepszać. A który to był update taki większy? Gdzie zmienili trochę model jazdy. 1.05 albo 1.04, chyba 1.05. Od tego momentu gra się gorzej. W moim odczuciu gorzej. I nawet nie wiem, czy to nie jest gorszy tytuł niż 18. To przynajmniej 18 nie sprawiała tyle problemów technicznych. To jest świetny pomysł, album. Świetny. Kurde, przede mną jest gaz. Ja chciałem go pokonać. Chciałem go pokonać w tej rywalizacji z rywalem z zespołu, albo mnie wyprzedza. Ja wyprzedzam go z powrotem. Jak w masło.
No dobrze, zapuśćmy trochę bogatszego paliwa, żeby zgubić tą Alfę, żeby nie mogła sobie skorzystać z tego systemu DRS, bo będziemy się tak, kurde, mieszać do końca wyścigu i zbudujmy sobie jakąś przewagę. Żeby było chociaż to ósme miejsce, a nie żebyśmy jeszcze się osunęli w tabeli. 5 sekund kary, wymiana przedniego skrzydła, Albon stracił całe szczęście, można cisnąć. Ja widzę tylko to tak, że jak odpocznę sobie trochę od F1, to same plusy. Przyjedzie Kondaci rześki, wypoczęty z wakacji. Nie będzie musiał się irytować na F1 2019. Będzie mógł się nacieszyć tym, że wrócił za kółko w hasie. Może wyniki też się poprawią. Kto wie. Szkoda, że to akurat przypadło na wakacje, także Formuły 1, ale moje potrwają zdecydowanie krócej, bo YouTuber nie ma życia, pamiętajcie o tym. YouTuber, streamer nigdy nie ma życia. Że nie zostawia was bez formuły w te wakacje, ale przyda się jakieś odświeżenie na pewno. Gonię te bambaryły z przodu. Ale Kondiana, największa bambaryła, to pewnie coś spieprzy, jak ich dogoni. O. A tu ci dopiero niespodzianka. Ale on jest tak, on jest dosyć mocno z przodu, więc nie wydaje mi się, żeby to wpłynęło na losy tego wyścigu. A za chwilę jeszcze pojawi się informacja, że spoko, spoko, już naprawiliśmy usterkę. Najlepsze okrążenie kombiane w tym wyścigu, no podganiane Gasly'ego, tak samo chyba Raikkonen, też w zasięgu. Ale trzeba dogonić i jeszcze wyprzedzić, to jest największy problem. Wyprzedzić i zbudować sobie 5-sekundową przewagę, o. Nad Albonem już za chwilę takową będziemy mieli, więc jest to możliwe. Ja bym chciał wygrać z Gasly'em chociaż. Pojedynek. ...3,7 nad Albonem. A to kwiat jest, przepraszam. Raikkonen ahead. Nie widzę, żeby jakoś specjalnie podganiali Lewisa. Wiecie, w jaką grę wyścigową bym sobie pograł? Ale taką świeżoną grafiką, po prostu taki remaster bym sobie odpalił. Insane, czy też one-sane, jak kto woli to wymawiać, bo zapisywało się taką jedynkę z przodu, a reszta to było insane. Też gra wydawana przez Codemasters, była szalenie zabawna, z fajnymi trybami, ale jest już dosyć stara. Jestem ciekaw, czy ktoś, kto ma licencję na tą serię. Czy Codemasters dalej to taszczy, czy sprzedało? Ale bym przetulił takiego Insane 3, bo dwójka była robiona przez Rosjan na zlecenie Codemasters i była taka sobie. Jest u mnie na kanale, można sobie obejrzeć. Serio. Tymczasem Gasly kwiat. To trzeba wykorzystać. Widzieliście, jaki był uślizg? Bo ten już wywalony nawet na siebie. Okej, okay, także my teraz kwiata musimy gdzieś połknąć. Nie wiem, dlaczego tak wolno kwiat. Też jest jakiś issue, a może uszkodzenia. Ale tu trzeba pilnie, bo Gasly ucieka. Jeszcze może odratujemy coś z tego Grand Prix. Jest dive bomb. I w pogoni za Gasly. Push. Great pass, w dupę w las. Hamilton atakowany za moment będzie przez Valtteriego Bottasa. O Valtteri można w sumie coś powiedzieć, bo ostatnie wyścigi nie napawają chyba optymizmem w kontekście jego kariery.
Wydaje mi się, że Mercedes chyba coraz poważniej zastanawia się nad zmianą składu. Teraz pytanie, kto ma większe szanse? Czy będą chcieli... No, czy Verstappen chyba przedłuży swój kontrakt, w sensie nie będzie nic zmieniał i zostanie do 2020 bez problemu. Ale nie wiem, czy Mercedes nie chciałby Holenda w składzie, tylko że będzie iskrzyć najprawdopodobniej między Hamiltonem a nim. Ocon jest słabszym kierowcą niż Verstappen, ale również szybkim. I wydaje mi się, że dni Bottasa za moment będą policzone w Mercedesie, jeżeli on utrzyma taką kiepską formę na tle Lewisa. Kurde, a na początku była zapowiedź Bottasa 2-0. Z tą brodą, z tym agresywnym podejściem. Świetny początek, ale to się wszystko znowu rozpłynęło. Co do roszad, to w sumie nie wiem, gdzie jeszcze mogłoby dojść do roszad w zespołach. W Red Bullu najprawdopodobniej dojdzie do roszady, ale zarzekają się, że dopiero po sezonie. Gasly po prostu nie domaga, za moment zostanie wyprzedzony przez Sainza z McLarena w klasyfikacji generalnej. Tymczasem żółta flaga się pojawiła u nas. Kto to spowodował? Fiat. Czyli będziemy mieli chwilę oddechu za plecami, bo następny Albon, tam budowaliśmy przewagę, powinniśmy być bezpieczni. Oczywiście VSC, a nie zwykły safety car, jak żeby inaczej. Akurat teraz przyspieszył, jak ja odpuściłem. No dobra, straciłem trochę na tym BSC, ale trudno. Wracamy do bogatego i myślę, że mogę dorwać Gasly'ego. Nie wiem, czy uda mi się wyrobić 5 sekund przewagi, ale przynajmniej 7 miejsce w tym wyścigu powinno być. Minimum. Wiadomo, startowałem 4, więc słabizna, ale... Hamilton też jest w parapatach. Ogólnie Mercedesy tutaj nam chyba pokażą, że powinny być z przodu, bo właśnie następny... A nie, to nie jest Mercedes, co ja gadam. To jest przecież Toro Rosso Raikkonena. Jeszcze Hamilton się broni, ale już się zbliżyliśmy mocno. To by troszeczkę podbudowało morale Kondianie zbrodniarz Łęk, gdyby udało jej się, mimo że w nierównych, nieczystych zagrywkach, rozgrywkach udało się pokonać Lewisa. Oszust, ścina. Na grę też mu ścina. Dobre okrążenie, tam cały czas walka i Hamilton wypada. Hamilton na hardach, więc jeszcze jemu w hasie popsuli tą strategię. Nie wiem, pozbierał się czy się nie pozbierał? Pozbierał się. Ale nie dość, że ma uszkodzony bolid, to teraz jeszcze douszkodził sobie jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że problemy ma też... W końcu, to by było spoko, w końcu by się trochę szczęścia do Kondiany uśmiechnęło. Może Codemaster to słyszało, jak tutaj zaczynam niepochlebnie wypowiadać się o 19 i chcę trochę osłodzić ten wyścig. Raikkonen z problemami, on też ma uszkodzenia. Gasly tak naprawdę mu w tyłek wjeżdża teraz. I w hasie muszą postawić w tym wyścigu jednak na Kondianę zbrodniarz. To będzie ciekawe teraz. No właśnie, Gasly został zablokowany. Kondiana zbrodniarz Łęk uprzedzi dwóch kierowców. 130R, myślę, że całkiem solidny manewr w jej wykonaniu. Mam nadzieję, że jesteście usytasy, chociaż tym. I wracamy na miejsce czwarte. Teraz wyścig z czasem. Hammer time.
nie wiem, czy to powinienem mówić. I próba ucieczki od Raikkonena i Gasly'ego. Hamilton ze swoim issue spada jeszcze za Albona i będą musieli się tam w hasie, będzie musiał się Günther Steiner tłumaczyć Lewisowi, bo Lewis będzie wymagał, żądał wręcz odpowiedzi, co nie zagrało. Takie coś lubię. To jest właśnie nagroda za to, że kombi nie chciało ci się może tego wyścigu jechać akurat teraz. Może później, ale później by cię nie było. Masz chociaż to czwarte miejsce. Ciesz się. Po błędach, po lagach. Jeszcze Raikkonen ładnie tam blokuje Merca i jeszcze w 130R też nie zaatakuje, więc jest git. Ja przepraszam, że ja mówię dzisiaj takie rzeczy, ale jeszcze nigdy nie miałem tak kosmicznego tempa z karierą w F1. Już w 18 myślałem, że tego się nie da absolutnie przebić, ale w 19 to jest jakaś masakra, ile wyścigów już... O, jeszcze wypada Gasly. No to jest pozamiatane. To jest masakra, jakim tempem podróżujemy w F1 2019. Jeszcze nigdy w swojej YouTube'owej historii nie zapieprzałem tak z tymi odcinkami, tak z tymi live'ami, tak z tymi sezonami. To właśnie jest problem, bo starzy widzowie są w szoku i nie są w stanie nadążyć. Nowi widzowie nie są w szoku i myślą, że to jest normalne. Jestem w potrzasku. Wyjmij mnie ktoś z tego potrzasku. Macie jakiś pomysł, żeby wyjść z tego potrzasku? Dajcie znać, czy ogólnie ten materiał offline'owy wygląda trochę lepiej. Czy wypada lepiej, czy wypada gorzej. Feedback jest potrzebny pilnie. Po tym odcinku. Jak wrócę do domu, to sobie poczytam te wasze feedbacki. Ale z tego miejsca chciałbym was oczywiście jeszcze raz zaprosić. To też będzie spoko, jak wrócę i poczytam feedbacki albo propsy, że tam... Wiecie, ile czasu już siedzę nad montażem, robię go w całości sam, z małą pomocą grafików, którzy dorzucają tam jakieś grafiki z fanem montażu lub coś wycinają. Ale cała reszta roboty spoczywa na moich barkach. To jest... Fany montaż to dzieli się na trzy fazy, zawsze wyszczególniam trzy fazy, jak go robię. Faza przeglądania, faza montowania i faza napisów. Pierwsza i trzecia faza to jest wrzut na dupie. Nawet oglądając, robiąc maratony z filmami z pewnych serii, po prostu człowiek się nudzi, za dużo tych filmów, chciałby sam coś porobić, a ja po prostu siedzę, ślęczę nad swoimi filmami, je przeglądam i notuję, które momenty są śmieszne, które są warte uwagi. Potem i tak jest odsiew i dużo momentów spisywałem niepotrzebnie. I to mi zajęło chyba prawie miesiąc, bo rekordowo było przez ostatni rok, od ostatniego montażu pod względem ilości filmów, live'ów i tak dalej. Musiałem naprawdę multum filmów przejrzeć, a i tak nie przejrzałem 100%. Odpuściłem sobie też momenty poza highlightsami z F1 2019. One będą włączone do następnego montażu. Bo bym po prostu nie wyrobił, zajechałbym się na śmierdzi. Druga faza to jest montowanie. To akurat bardzo lubię. Bardzo lubię sobie wycinać, przeciągać, ustawiać, przekręcać, nakładać efekty. Dodawać jakieś tam pitu-pitu do całego montażu. To akurat lubię i na to schodzi czasem nawet... Akurat teraz byłem trochę rozproszony przez inne rzeczy, ale czasem wystarczą 3 dni i wszystko jest pomontowane. Ale tak realnie patrząc, no to tydzień na to schodzi, więc mamy już co? Miesiąc, nieco ponad miesiąc dłubania nad montażem.
No i potem są napisy. Matko jedyna. Gdyby to jeszcze chociaż nie było zlagowane i można było pisać w normalnym tempie, to byłoby spoko. A tak, każdego, kto występuje, prawie każdego, bo jest jeszcze grupa inne, ale każdego takiego, który odgrywa trochę większą rolę w montażu, wyszczególniam kolorem napisów. To nie jest jakieś tam pitu-pitu montażowanie, które trwa 5 minut i koniec. Nie, nie, to jest podsumowanie, pełnoprawne podsumowanie całego roku, które trwa ponad godzinę. To jest taki wymóg, który sobie teraz stawiam, że montaż powinien trwać ponad godzinę, jak taki pełnometrażowy film. Tak jest i teraz. Okej, muszę tutaj opuścić sobie z paliwem. Będę naprawdę mega zadowolony, jeżeli montaż się przyjmie i będę jeszcze bardziej mega zadowolony, jeżeli przyzwolicie mi na to, że odpocznę sobie kilka dni. A jeszcze bardziej będę zadowolony, jak mi się poukłada z koleżanką. To już w ogóle wtedy będę w super humorze. No tak, dzisiaj nie jestem. Ale F1 jechać trza i koniec końców, majstry, wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. Działo się, ja popełniłem też sporo błędów. Co prawda, no są jeszcze trzy okrążenia, więc nie chwalmy mnie przed zachodem, tylko przejedźmy te trzy okrążenia. Jeszcze trzeba będzie chyba depnąć, bo gaz nie może być dangerous pod koniec. 8 sekund przewagi, niby dużo, jak tam oponki wyglądają. Już sobie zaoszczędziłem trochę paliwa, Ferrari oczywiście z przodu. Valtteri Bottas. Dobrze Mercedes się tu spisuje, jestem w szoku. Że aż tak dobrze. Jak na nich, jak zespół trzeci od końca, przypomnę. W sezonie drugim, tak się stoczyć. I ci nawet stoczyli się bardziej niż ja ich stoczyłem w 18. Hamilton nawet nie wiem, czy nie naprawili mu tego issue, więc nawet nie wiem, czy w punktach skończy, więc teraz Kondiana wreszcie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Bottas przed nami. Szukam jeszcze McLarenów, czy oba McLareny w punktach? Tak, McLareny też poradziły sobie właśnie z jedną Alfą. No bo tak powolutku będziemy się zastanawiać, gdzie Kondiana wyląduje na następny sezon, sezon trzeci. Sezon trzeci chyba będzie takim trochę powrotem do korzeni. W sensie do takiego stylu. Przepraszam. Lag, ale jadę dalej. Tylko nie wiem, czy teraz mam taką przewagę nad Gaslym odpowiednią. Zaraz się przekonamy, czy to jest 5 sekund. Boże, Codemasters, naprawcie te DX12, bardzo was proszę. 5,3, okej. Okay. Trzeba depnąć. Wracam do nagrywania na 11. Aha, kwestie techniczne, to jest Action, nie OBS. Ten odcinek jest nagrywany Actionem. Stwierdziłem, że zaryzykuję. Najwyżej będzie znowu Pixelozen Machen. To był kiedyś bardzo popularny tekst. Teraz jest, w sumie też się pojawia, ale chyba trochę rzadziej. Jak będzie znowu Pixelozen, to przepraszam. Nie wiem, to jest test, jak Actionem się nagrywa. Straciłem 3 sekundy na tej podróży. Znowu Langi, 5,5. Powinniśmy to mieć w garści. Na pierwszy sektor sobie odpuścimy, na standardzie polecimy, ale końcówkę przejdziemy znowu na bogatym. Chyba nawet nieźle przejechane eski. Za nawrotem odpalę bogaty tryb. Ferrari kończy wyścig, Leclerc znowu wygrywa. Muszę się zorientować w ogóle w rankingu, jak to wygląda. Nas to nie powinno aż tak interesować. No ale my w hasie przecież walczymy o... No, nie w tym wyścigu. W tym wyścigu nie nadgonimy za dużo. Nie poukładał się ten wyścig w Japonii na Suzuce
Haasowi, absolutnie. To jest tak cud, że udało się wrócić na to czwarte miejsce, czyli pole startowe. A już się zapowiadało na jakąś katastrofę. Ale trochę się w końcu szczęścia uśmiechnęło do Kondiany Zbrodniarz. Do tej pory pechowo. Nawet przecież wymienialiśmy przednie skrzydło, a zakończymy wyścig na pozycji numer 4 najprawdopodobniej. Gasly jest za daleko. Znowu bez podium, ale jest ważna konsystencja. Tego będziemy szukać. Jak nie znajdziemy tego w drugim sezonie, to chociaż w trzecim spróbujemy znaleźć. Ale jeszcze w jakich barwach? Na razie nie ma większych rozmów. Dam wam znać, jak będą. Może po wakacjach. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. Uścisk dłoni prezesa. Leclerc, Vettel oraz Bottas. Tak prezentuje się podium. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace. Now winner today showed they could do. No, Kevin w końcu wrócił w punkty. Więc może ten Mercedes jakoś zacznie łapać wiatr w żagle. Nie wiadomo, jak to się pozmienia na następny sezon tak naprawdę. Bo tu Ferrari, ja nie wiem, jak oni tak zrobili. Nadal to jest dla mnie zagadką, jak oni mogli tak wystrzelić do przodu. Renault jest mocne, Haas jest trochę mocniejszy niż Renault, a następnie to już jest jedna wielka mieszanina, bo czasami to jest McLaren, czasami Alfa, czasami Toro Rosso, czasami Merz, rzadziej Racing Point, a jeszcze rzadziej Williams. Nie wiem, czy kogoś nie wymieniłem, ale jeżeli nie wymieniłem, to przepraszam. Z Karą jesteśmy, ważne, że jesteśmy przed Gaslym. O 0,7, czyli o niewiele. Czyli bez zmian pozycji. No, Sainz nieźle w McLarenie. Z 20 na 9. Lewis Hamilton z awarią. 16. Kubica przed Grosjeanem. It's another triumph for the Italian team as they claim the World Constructors Championship. There was also a strong showing from the słodko-gorzki weekend Haasa. Dali się ograć Renault na przykład. I tylko jeden zawodnik w punktach. Dobra, przestańcie tu zrzędzić ranking. Tak to wygląda. Valtteri Bottas, zdobywając te podium, czyli 15 punktów, przeskakuje nad Hamiltona i Verstappena. A my się zbliżamy minimalnie tylko do Gasly'ego, no i trochę bardziej do Hamiltona, ale Hamilton jest już poza zasięgiem, to jest końcówka sezonu, Gasly wydaje mi się, że też. Najważniejsza jest dla nas teraz konstruktorka, bo tu jeszcze wszystko jest możliwe. 199 punktów, tylko nie możemy mieć awarii, to już nawet wolę, żeby Hamilton kończył przede mną, ale żeby Haas zakończył na pozycji wicelidera, to jest możliwe. Okej, majstry, przechodzę dalej wobec tego. Jeszcze raz zaznaczam, że będzie trochę przerwy. Ale też liczę na to, że jak wrócę... O Boże, nie będzie przerwy. Nigdy nie ma przerwy. Good day today, good night tonight. Pierre Gasly? Zdecydowanie nie. Kochamy się. Gdyby była odpowiedź lagi, to bym odpowiedział, miałem lagi mózgu, ale niestety nie ma takiej odpowiedzi, więc bez komentarza, sorry. No to co, będziemy się słyszeć w ramach F1 za niedługo, ale no właśnie, to może być trochę dłuższa przerwa niż ostatnio między odcinkami. W międzyczasie zapraszam na premierę Fany Montaż 7. Oby się spodobał, oby było chociaż w miarę zabawnie, obyście się chociaż trochę pośmiali, bo ja to robię tylko po to, żebyście się pośmiali, ok? A ja wygrałem rywalizację przeciwko Gaslemu. Chociaż tyle. Z Hamiltonem przewaliliśmy. Reputacja rośnie. Okej, okay, nie było aż tak źle w tej Japonii. Zapowiadało się na klęskę Haasa, Kondiany. Skończyło się na tej samej pozycji, na której startowała. Ja zmykam. Dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.